Siemanko z tej strony, witam was, Lox. Dobra, to się wytnie albo nie. Dzisiaj będziemy omawiali resztę Machine Thermal Expansion, ale wrócę krótko jeszcze do ostatniego odcinka odnośnie zasilania. Mamy podłączone te heat generatory, tylko że one no nie wyrabiają. Jak widzicie tutaj podczas procesu przetwarzania spada energia. Dorobiłem sobie 5 wiatraczków. Tak, takie wiatraczki. Ale to i tak mało. Nie, do tego zaraz. Przy tych wiatraczkach ważne jest, że można je podłączyć tylko kablem od przodu. Od spodu czy od którego innego boku nie działa, po prostu się nie łączy. To jest ważne. Crafting wam pokażę tych wiatraczków. A którym kablem podłączałeś? Universal. Czekajcie, mam telefon. Dobra, jestem z powrotem, wracając do tematu. Miałem właśnie pokazać. Nie wiem, czy pokazałem, bo wybiłem się z tematu. No, na samych tych po prostu nie daje nam rady. Nie nadąża z tym przepalaniem tego wszystkiego. A gravelu to w ogóle nie przepala. Więc dorobiłem te wiatraki. Zaraz crafting wam pokażę. Tylko wiatraki dorobiłem i taki... no, jak to się nazywa? To się nazywa... Energy Cube, właśnie. Taki storage na energię, nie? Można powiedzieć, jest pusty w tej chwili. No to podłączmy te wiatraki, niech energia płynie szerokim strumieniem. Patrzcie, jak szybko się napełnia. Momentalnie. Te wiatraki są naprawdę bardzo, bardzo wydajne. I zobaczmy, jak to teraz działa. No tu energia stoi. No bo musi nam się ten storage napełnić. Jak się storage napełni, bo storage ma chyba pierwszą kolejność, storage się napełni, to tu będzie się bardzo szybciutko napełniało. Musicie mi uwierzyć na słowa. Jeszcze grając na tej paczce można stworzyć inne rzeczy, które dają energię. Na przykład hydrogen generator, który kraftujemy w ten sposób, a wiatraki kraftujemy w ten sposób. Oczywiście tu mamy jeszcze poszczególne, czyli steel casing, te energy table, energy alloy też wam pokazywałem, jak zrobić. I jeszcze taki jest circuit control. Mówi się w ten sposób. Z hydrogen generator, natomiast mamy te steel casingi, osmium aloje i mamy jeszcze takie coś jak electrical core, jeśli robi w ten sposób. Gold dust, osmium dust, iron dust albo pulverizer iron, przepraszam. No i ten. Nie jest to strasznie trudny, jakiś bardzo drogi crafting. Hydrogen generator to wam pokażę w wolnej chwili, jak Michał wróci, bo poszedł szamać. Znaczy pokazać wam mogę pokazać, ale objaśnić jego działanie będzie Michał. Tu jest właśnie to. To jest to, dokładnie to. Hałasuje troszkę. Dobra, ale do tego wrócimy, jak będzie Michał. Teraz zajmiemy się tym, co miało być, czyli resztą Machine Thermal Expansion. Zrobimy na początek Savmill, który nam będzie powiększał ilość orów. Ja sobie wezmę troszeczkę surowców, które będą mi na pewno potrzebne. Copper, tin, lead weźmiemy, ferrus to raczej nie będzie potrzebne, redstone pewnie się przyda, lapis wątpię, ale wezmę, niech będzie, i może flint niech też będzie. Pewnie jakieś wiaderka będą potrzebne, bo do wielu maszyn używa się do craftingu właśnie wiaderek. Takowe wiaderka jeszcze gdzieś miałem. Dobra, są tu. Ok. Wróćmy do tego. Zrobimy sawmill. O, będziemy potrzebowali żelazną siekierę i trochę drzewa. Więc weźmy sobie troszkę desek. I zacznijmy crafting. Patyczki i zrobimy siekierę. To można zrobić ręcznie, bez używania automatu.
Dobra, mamy siekierę. Co tam jeszcze wchodzi? Musimy zrobić machine frame'a. Zrobię sobie ze dwa od razu, albo trzy nawet. O, bo będą na pewno potrzebne. Lećmy dalej. Redstone coil. Teraz zrobię ze trzy. Zbiednieć, nie zbiednieje z tego. I to chyba mamy wszystko, bo koper tak, ok. I zróbmy jeden sawmill, czyli tartak. Dobra, mamy sawmill. Podłączymy go, włączymy go tutaj. On już energię nabiera, czy nie nabiera? Nabiera, tak, ładnie nabiera. Skonfigurujmy go tak, jak chcemy. Mamy skrzynkę po lewej stronie, więc najpierw powyłączam sobie wszystkie sloty, żeby mi nic nie przeszkadzało. I tak, zrobimy wejście z góry, bo pewnie podłożymy hopper albo jakieś inne urządzenie. Może rurami podłączymy. Na razie położymy pewnie hopper. A z prawej strony, przepraszam, z lewej strony damy pomarańczowe, żeby po prostu deski i efekt uboczny lądował nam do skrzynki. Dobra, zbijmy tą świeczkę, bo jest niepotrzebna. Mamy tu hopper, który nam został po piecach kamiennych. I teraz tam pokażę taką jedną rzecz z tym hopperem. Jeżeli go kliknę tak na ścianę, to on się łączy do ściany, nie do maszyny. To jest o tyle fajne, że można go nawet położyć z boku. O, widzicie? I też się przełącza do maszyny. Także jest dość ciekawe to. A, i spadł mi na dół. Trzeba zejść. Nie wiem, nie próbowałem go od spodu podłączać, ale wątpię, żeby od spodu dał się podłączyć. Musimy z shiftem postawić sobie na maszynie, bo bez shiftu byśmy po prostu weszli w GUI maszyny. No i dobra. To weźmy teraz jakieś drzewo. Weźmy sobie 14 ołak łudu. Żeby wam pokazać, że rzeczywiście wychodzi 6 desek, włożę 10, czyli 4 zostawię. Wkładam 10. Normalnie wyjdzie nam z tego 40 desek. Zobaczymy, ile nam sawmill zrobi desek. O, już mamy 6 z jednego i właśnie ten efekt uboczny Stardust, z którego można zrobić kompreset Stardust, a z tego kompreset, czy można coś zrobić? Tak, można zrobić charcoal, tak, charcoal przepalający. Czyli w sumie z ile tam wodę potrzebne? 8 czy 9? Ja nie pamiętam. Tak, 8. Czyli już mamy właściwie na jeden charcoal. Tak, dodatkowo. No ale 60 desek, tak, przerobił całe drzewo, jest 60 desek. Dość opłacalny interes. Dobra, to mamy sawmill za sobą. Teraz sawmill mamy za sobą, zrobimy induction furnace. Tylko tak. Induction furnace. Gdzie ja go podłączę? Chyba go podłączę tutaj. Bo bym chciał, żeby do skrzynki nam też leciało. Dobra, podłączymy go tu. Ja muszę wziąć rurkę. Z prądem. Dajcie rurkę. Spróbujmy zrobić ten induction smelter. Będzie nam potrzebne wiaderko, które mamy. Machine frame mamy. Redstone coil. Redstone reception coil mamy. Copper inval in ingot nam potrzebne. Już sprawdzaliśmy ten crafting wcześniej i można go zrobić za pomocą, no, w indukcją smelterze, ale my go nie mamy, my go dopiero robimy. Dlatego zrobimy sobie Invar Blend. Robi się go z dwóch Iron Dustów i jednego Pulverized Ferrous Metal, który mamy. Ja tu specjalnie zostawiłem część nieprzepalonych. Dobrze. Ok, zrobimy od razu więcej. To z powrotem wrzućmy i potrzebujemy to przepalić w piecu. Gravelu nie będziemy... Coś nie to wrzuciłem, co trzeba. Dobra. Ok. Stack tego przepalę. Stack mi na razie wystarczy. Widzicie, motam się troszeczkę. Aha, to jest Stardust. To jego damy do drzewa. Tak, to się pozbędźmy tego. To nam niepotrzebne.
Greylor też nie. I przetapia nam się ten 4 Invar ingoty są. Na maszynę nam starczy. Kliknijmy crafting z shiftem na znak zapytania i możemy zrobić nawet 2, ale my zrobimy 1. 2 nam są niepotrzebne w tej chwili bynajmniej i postawimy go tu. Od razu włączymy konfigurację. Wyłączę mu w ogóle wejście. Na chwilę mu, na tą chwilę wyłączę mu całkowicie wejście. Będę ręcznie wkładał do niego. Może bym postawił skrzynkę z góry. To z góry bym zrobił wyjście. Tak, pomarańczowe wyjście i damy skrzyneczkę sobie na górę. Tylko skrzynkę będziemy musieli zrobić, bo nie ma chyba żadnej wolnej skrzynki. Dobra. Chest. Dobrze, niech będzie 7 skrzynek. Przyda mi się na pewno. Damy skrzynkę tu. Resztę odłożymy. To i to też nie będzie nam na razie potrzebne. Jeszcze zrobimy teraz sobie zaraz magma krubil i liquid transporter. Ja sobie wcześniej przepaliłem trochę netherraka na netherbriki po to, żeby właśnie mieć cegły. Znaczy cegły, żeby mieć netherbriki. O, w ten sposób. A więc jednak będą nam potrzebne to, co żeśmy odłożyli, czyli to. I machine frame. Zróbmy sobie na początek magma krubil. Ok. Teraz mamy zrobione. Jest. Po coż myśmy to zrobili? A to już wam zaraz pokażę po co. Będę potrzebował tutaj zrobić takie dwa urządzenia, ale to już będzie na przyszły odcinek. To się nazywają tesserakty. Tesserakt jest do przesyłania energii, itemów lub likwidów na odległość. Działa jak rury teleportacyjne z Bulletcrafta, tylko że tu ich akurat nie ma, bodajże. A może i są. Nie wiem, nieważne, ale jakoś... Są? Są. No, jakoś przestałem ich używać. Wolę jednak używać tych tesseractów. Większe zaufanie mam do nich. No i nie może chyba... I chyba tak nie lagują bardzo, co? Bo jednak nie widać, żeby tam coś w nich latało. Tylko gdzie są te tesserakty, bo się pogubiłem? O, mamy 3 tesserakty. Energy tesseract, liquid tesseract i item tesseract. Właściwie wszystkie się podobnie robi, bo trzeba zrobić untrad tesseract. Takie serce tego tesseractu. I właśnie jak widzicie, w liquid transporterze je się napełnia płynem z Ender Pearl. Endowym płynem, można tak to powiedzieć. Tutaj chyba będzie prościej, bo są... Są dusty, tak, są dusty, jest ore takie, które jak wykupujemy, dostajemy dust, ender dust i z 4, ale to wam pokażę, z 4 ender dustów robi się ender perły. Patrzmy, co my będziemy, tin będziemy potrzebowali, harden glass, o właśnie, harden glass, który musimy właśnie wykonać w induction smelterze. Do tego będzie nam potrzebny lead i pulverizen obsidian, który musimy włożyć do... do tego, no. Do pulverizera. Mam 14 akurat. Mało mam energii. Będę musiał zrobić chyba tą elektrownię, co ty. Wiesz. A działa całkiem fajnie. A te moje wiatraczki coś przestały kręcić, a było tak fajnie. Jeżeli tak się przesiądę na coś lepszego, tylko to później. No tak, tak. Jakiś tam reaktor i inne sprawy. W tej chwili na razie. Jak się muszę przejść do netheru? No, nether już mamy. Bo coś mi tutaj nie pasuje z tą moją energią. No nie no. Cube jest cały pełny, wiesz? Cube jest cały pełny. Tylko coś bardzo powoli się napełnia w tych... Aha, no bo to wszystkie się pewnie naraz napełniają. Invar blend. Mi się tu przepala. No Invar ingot, dobrze. Savmil stoi. A, bo magma krobile, przecież ona zżera tyle prądu, że się w pale nie mieści. Zapomniałem. Dobra, ale Michał,
idą do ciebie, żebyś objaśnił tą swoją elektrownię. Ona jest jeszcze mało wydajna, ale... Dobra, a już widzę, że jesteś czegoś. Dobra, to tłumacz. No to mamy Aquas akumulator, który wysyła wodę do separatorów, które rozdzielają to na wodór i tlen. Kraft. No. I każdy... daj mi skończyć. Każdy separator robi jakąś tam część tego wodoru, który jest potrzebny do hydrogen generatora, który jest tu na środku, tak, pomiędzy nimi. I w tych separatorach ustawione jest, żeby outputem był wodór, a tlen, żeby unosił się po prostu wolno, bo tak to zapycha się ten separator i niestety to później nie działa. Że output jest tutaj, no, a tu dump, czyli w powietrze, dump. Dump, no, no. Czyli jednocześnie się natleniasz, tak? No powiedzmy, dotleniam się. To szybką reanimację można zrobić. No i tutaj... I tutaj jest jeszcze coś takiego, że jest taka buforowa bateria, że po prostu jeżeli by mi przypadkiem brakło tutaj w tym reaktorze wodoru, bo tutaj na przykład, nie wiem, coś się spodziało, to żeby tutaj w tej baterii coś było i można było to bez problemu uruchomić, a nie znowu trzeba by było to na przykład, nie wiem, jakimś heat generatorem napędzać. Okej, no. No, taka filozofia. Dobra, crafting w okienkach poszczególnych rzeczy wam pokazałem. I jak ona wydajna jest, Michał? Znaczy to tak, tutaj nie ma Industrial Crafta w tej paczce, ale... Ale patrzę po twoich maszynach i ona nie jest aż tak bardzo wydajna, wiesz? No mówię, nie jest aż tak dlatego, wydajna, że ci spada energia, nie ładuje się. No tak, no bo tutaj te rury są jeszcze jakieś chyba troszkę niedopracowane i nie wiadomo, jaki one mają współczynnik przekształcenia. No możliwe, że nie... Ale to było mniej więcej tak, że ten heat generator, znaczy hydrogen generator dawał 2048 EU na tick. A że tutaj nie ma industriala, to w sumie no nie wiem, jakby to przeliczyć na te... No bo nie mamy jak to podłączyć, właściwie mamy jak podłączyć. Mamy, trzeba zrobić tak, po prostu inne rury, które będziemy robili pewnie w następnym odcinku. Inne rury, powiadasz, tak. Te, Energy Conduit. Będziemy robili w innym odcinku. Bo chyba, że w tym zrobimy, Nie zdążymy, ja je zrobię już w następnym odcinku, tylko krótko objaśnię, jak je zrobić. Już wam pokażę Energy Conduit. Energy Conduit, gdzie wy jesteście? O, tutaj. Redstone Energy Conduit. Trzeba ją właśnie w Liquid Transporterze też się napełnia, tylko że redstone'em płynnym. A robi ją się z Hardened Glass, które właśnie będziemy chcieli zrobić. Potrzebuję wziąć trochę lidu, a mam przy sobie, ok. Myślę, że ten obsydian się już zrobił. Coś powoli się to robi. Dobra, ok. I lid. W każdym razie tak, crafting wam pokazuję, ja już to sobie zrobię poza odcinkiem. No i Electrum Igo trzeba zrobić, który też się właśnie robi w Induction Smelterze przez połączenie srebra ze złotem. Albo piasku ze złotem. Nie, z Electrum Blend, a to się pomyliło. Dobra. Srebro ze złotem daje właśnie nam ten Electrum. Tylko wam szybko jeszcze pokażę to Magma Crubille, jak ona działa. Ona tutaj będzie teraz przepalała redstone na płynny. A my musimy jeszcze zrobić Liquid Transposer, bo inaczej nie naładujemy naszych rurek. Liquid Transporter. Czy ja będę miał wszystko do twojego craftingu? Nie, no muszę zrobić jeszcze jednego frame'a i coila. I wiaderko mam. Ok. To robimy szybciutko, szybciutko. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Machine frame, ciach, jeden mamy. Resztę zrzucamy. Trzeba wziąć redstone'a, którego wyrzuciłem tam do przetopienia, bo inaczej nie zrobimy coila z tego. Liquid transporter, tak, tak, coil. Proszę, jeden coil. I... Gdzie ty jesteś? Tutaj. I liquid transporter. I teraz tak, redstone nam się zbiera tutaj, w tym zbiorniczku. Wyjście jest ustawione właśnie na prawą stronę. I teraz z prawej strony, jak położę
Liquid Transposer, to Liquid Transposer ma wejście ustawione z lewej strony i przechwyci po prostu cały ten płyn, który jest tu zrobiony, który będzie się robił, przechwyci do siebie i dzięki temu będzie mógł naładować tutaj w okienku na górze, w tym niebieskim, kładzie się właśnie choćby nawet czy te serakta, czy te konduity puste, te rurki, i one się ładują i już później są gotowe do użycia. No, jeżeli byśmy tutaj z tej strony dali skrzynkę, ale nie damy, bo mamy wyjście na mój tarasik ładny z lawą i mój płot z różnych owoców sam sobie rośnie, to by nam to skrzynki już gotowy element trafiał. No, to jest taka podstawa z Thermal Expansion. Myślę, że w następnym odcinku będziemy dalej omawiali jeszcze ten mod, dlatego że nie wszystko wykonaliśmy. Między innymi Tesseracty wam pokażę i jak przesyłać na zasięg energię. Dobra, to tyle będzie w tym odcinku. Myślę, że pomogłem wam, jeżeli mieliście problem z tą modyfikacją lub problem właśnie co robić z niektórymi modami. Jeszcze taka jedna ciekawostka na robienie obsydianu, że nie musi skopać. Jeżeli pozabijamy trochę potworów, wypadają nam Shard of Minimum. Jeżeli zbieramy ich 8, robimy coś takiego. 4 żelaza, środek złoto i 4 przepalone stony. Oj, złą kolejność ustawiłem. Dobra, stone ma iść na krzyż. O tak. Mamy insert stone, który obkładamy właśnie tymi... To jest Tamcraft 3. I mamy minimum stone. Minimum stone działa jak Philosopher Stone, bo możemy zamieniać. Na przykład no, możemy drzewo zamienić na różne, ale kładąc dwa drzewa mamy obsydian. To taka mała ciekawostka jeszcze dla was. Można zamieniać 4 złota w diamenta i dużo innych różnych receptur, nie? Receptury są dostępne pod UI, jest aż 95 stron, czyli razy 2, no to jest 190 różnych receptur, co można zamieniać. Jeżeli wam się podoba, to subskrybujcie, oczywiście piszcie komentarze i łapeczki też mile widziane. Także cześć, na razie, do następnego odcinka.